Patrzyliśmy na Konrada zza nasypu. Chyba prowadził sam ze sobą zażarty spór, chodząc od głazu do głazu. Po chwili zmyliśmy się. Ten gość zaczyna mnie przerażać. 21 września, godzina 2. Obudził nas przedziwny dźwięk. Coś jakby głuche dudnienie albo odgłos potężnego drapania. Potem podłoga w stodole zaczęła się trząść. To nie były żadne maszyny, ani żadne pojazdy. Sara była blada jak kreda ze strachu. Za oknami nie było nic widać. Potem wszystko ucichło. Zapadła śmiertelna cisza. Usiedliśmy, patrząc się na siebie, przez chwilę wsłuchując się w ciszę. Nagle ktoś albo coś uderzyło w drzwi na dole. Zanim zleźliśmy na dół, było już pusto. Mark myśli, że ktoś z koledżu robi nam kawały. Ja nie jestem tego taki pewien. Godzina 12:20. Po ostatniej nocy obudziłem się mocno zmęczony. Chyba nikt z nas nie spał dobrze tej nocy. Robiliśmy transparenty na dzisiejszą akcję protestacyjną. Sara odpoczywa na zewnątrz. Zakręciło się jej się w głowie od oparów farby. Może to dobry moment na obiad. Godzina 14. Gdy tylko farba wyschnie, chcemy pójść na stację benzynową. Barry czeka tam już w furgonetce. Oby tylko w odpowiedzi na te wszystkie rozdane ulotki pojawił się jakiś dziennikarz z gazety lub chociaż nowi chętni do pracy. Będę szczęśliwy, jeśli już nigdy w życiu nie złożę na pół żadnej ulotki. Baremu wydaje się, że powinniśmy namalować na głazach jakiś znak. Musimy się jakoś nagłośnić. Nie możemy pozwolić na zniszczenie pomnika starożytnej cywilizacji przez tych opętanych archeologów. Wszystko gotowe. Dziś w nocy zaczynamy. Uratujemy ten krąg. Nikomu nie mówiłem, ale mam dziwne uczucie grozy. Nie wiem skąd się bierze, ale nie mogę się go pozbyć. Co mogłoby pójść nie tak? Może za długo patrzyłem na te głazy. Może mam zwidy, ale przysiągłbym, że widziałem, jak głaz zwany strażnikiem poruszył się o zmierzchu. Czyli te głazy rzeczywiście się ruszają. Od czasu do czasu wam powiem, moi drodzy, że można się na niego natknąć w grze, bo on czasem się losowo przemieszcza i na swojej drodze można na niego, można go napotkać, dotknąć go i zaliczyć tak zwanego zgona. No jednak na szczęście nic złego się wtedy nie dzieje i po chwili powracamy do tego samego punktu, przedmioty nam nie znikają, więc to jest taki pozorowany zgon. No schodź kolego. Tak, schodzimy w dół, bo do góry schodzić nie można. Tutaj mamy. Coś tu mamy na pewno. Tak. O, co to jest? To jest jakiś palnik. Zabraliśmy palnik, jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. O, jest gumowy wąż. Skoro mamy palnik i skoro mamy gumowy wąż, o, to możemy się zabierać za podłączanie tego węża i tego palnika. No właśnie. Słówko wyjaśnienia, bo te drzwi są zamknięte na kłódkę i nic z nimi nie można zrobić. Więc trzeba te drzwi jakoś otworzyć, żeby się stąd jakoś wydostać, nie zemrzeć tutaj z głodu. Więc zakładamy palnik. Wkręcamy gaz. Podpalamy zapałkami. No ale oczywiście nie tak. Więc jeszcze jeden raz trzeba zrobić to samo. Odkręcamy zapałki. Pocieramy. Zapalamy i... Proszę, kłódka się nagrzała i poszła. Już jej na szczęście nie zobaczymy. Możemy się wydostać. I możemy wrócić. Powrócić na stację benzynową. Tam, gdzie rezydował... Kto to był, Ben? Przypomnijcie mi, bo ja zapomniałem. Moja pamięć jest dobra, ale wyjątkowo krótka. Dobra, wchodzimy tam na tyły budynku, tam gdzie rezydował ten Ben, czy ktokolwiek to był. Znów pewnie ten kruk, czy ta wrona nas przestraszy. Tak, już się tego spodziewałem. Taki kruk, czarny kruk, czy... No, kruk czarny. Czy wrona, nie wiem. Na przykład w filmie Bastion, w miniserialu czteroodcinkowym na podstawie książki Kinga się pojawiało i okazało się, że to był szatan. Ale bardzo fajny film, polecam. Choć oczywiście zwolennicy książki będą kręcić nosem, że jest spłycona fabuła, no ale naprawdę, no, nie dało się.
Nie da się książek dobrze ekranizować, takich długich książek. Zawsze będzie coś nie tak. Dobra, dobra, już to widziałem. Już to widziałem, po co ja to robię w ogóle? Dobra. Skoro już to widziałem, to należy... O, tutaj odblokujemy sobie zamek, żeby w przyszłości nie było problemów, o, z wyjściem stąd. Ale tu jeszcze jest jakieś inne pomieszczenie w tym miejscu. Wchodzimy. Tutaj znów zabawa w zbliżenia. Większość zbliżeń niepotrzebna, niepotrzebnych. A tu jest mini kasyno. No to bawimy się, hazard. Czyli moja słabość. I do oporu, dopóki nie rozbijemy kasyna. No dalej, dalej. Brawo. Wiedziałem. Wiedziałem, że będę miał szczęście. O. No i teraz, o właśnie, to mieliśmy wziąć. Bałem się, że tego nie znajdę. Światła halogenowe. Ale teraz trzeba coś jeszcze tutaj znaleźć. O, coś tam jest w środku. Ale zamknięte jak zwykle. No. Żeby żadne drzwi w takiej dziurze nie były otwarte. To jest po prostu skandal. O, jest drabina. Znalazłem drabinę, więc dobrze jest. Zamocujmy ją tutaj i wejdźmy po drabinie w górę. Dobra, dostaliśmy się tutaj. Na dach, ale jeszcze wyżej możemy wejść. O, otworzyć tę zasuwę i wejść sobie do środka. Biuro. Jest biuro, otwieramy drzwi do biura. Te są o dziwo otwarte. I mamy kalendarz z kotkiem. I od razu czuję się tak, jakby ta gra była robiona specjalnie dla mnie. Sierpień 1983, dokładnie wtedy się urodziłem. Tak jest, więc to jest dla mnie plus. Że od razu przypomniałem sobie, jak bardzo już, jak blisko mi do 30. Ach. Dobra. Visit Cornwell. Szachy. W szachy jestem słaby, chociaż na Dzień Dziecka gdzieś w 91, 92, jak tutaj osiedle, dopiero było stawiane. Proszę, możemy podnieść skoczka. To wtedy był taki konkurs na Dzień Dziecka. Taki turniej. Tenis stołowy. Szachy. I ja w szachach zająłem trzecie miejsce. Od tego czasu jestem coraz gorszy. Wtedy miałem chyba 8 lat. Nie tak. To miało być nie tak. Mów o grze, a nie o sobie, człowieczku śmieszny. Bierzemy podstawkę. Nie? Nie bierzemy podstawki do jajek. A nie, wzięliśmy podstawkę, nie zauważyłem. Dobra. Prastara kraina przebudziła się. Równowaga musi być przywrócona. Tym oto sposobem przygotowaliśmy ofiarę z oleju, a przygotowanie tej właśnie ofiary zajęło nam dużo więcej czasu niż poprzednich, przynajmniej poprzednich dwóch ofiar z ryby i z soli, bo z wody święconej to czas przyzwoity, chociaż też krótszy niż tej ofiary z oleju. Więc mamy za sobą ofiarę z oleju, mamy za sobą 4 z 7 ofiar. Więc tak powoli będziemy się już przygotowywać do zakończenia całej gry. Nie będę was częstował takimi słabymi kawałkami z grą w szachy w kolejnych odcinkach, więc nie bójcie się i zapraszam do oglądania. Cześć.